Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie premierzy, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę zabrać głos w sprawie Komisji Śledczej. Szanowni Państwo, Komisja Śledcza powołana jest do zbadania określonej sprawy, jest organem Sejmu zajmującym się kontrolą Rady Ministrów i Administracji Rządowej. I stop. Przed chwilą prokurator generalny oświadczył nam, że jest tu z grzeczności. W związku z tym ta komisja do końca nie spełnia oczekiwań Wysokiej Izby. Zgodnie z artykułem 95 ustęp 2 Konstytucji Sejmu sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i innych ustaw. Prokuratura, zgodnie z tym, co żeśmy uchwalili w 2010 roku, stała się organem ochrony prawa zajmującym się poza strukturą rządową, znajdującym się poza strukturą rządową. Jednak w ramach Konstytucji, Szanowni Państwo, można wzmocnić funkcję kontrolną Sejmu. A przecież chyba każdemu na tym powinno zależeć. Przez wyposażenie i usprawnienie śledcze stałej komisji. I proponujemy systemowe rozwiązanie. Powierzenie Komisji Służb Specjalnych wszystkich zadań związanych z prowadzeniem przesłuchań i kontroli w zakresie domniemanych przestępstw, co powoduje rozszerzenie kompetencji Komisji Służb Specjalnych i wyposażenie w uprawnienia prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec wszystkich instytucji państwa. Spowoduje i zapewni stały nadzór nad instytucjami państwa, zapobiegając patologii. I to nie jest śmieszne, panie pośle Biedro. To nie jest wcale śmieszne, bo powinniśmy być odpowiedzialni za to, że jesteśmy posłami. Na nas ciąży szczególna odpowiedzialność. I w tym momencie, szanowni państwo, jeżeli ustalimy stałą komisję, która będzie nadzorowała organy państwa, zapobniemy patologii. Usprawnimy również działanie i współdziałanie organów prowadzących to postępowanie. W znaczny sposób obniżymy koszty finansowe. Skutecznie ograniczymy czasowe jej tworzenie. Komisja Służb Specjalnych w przypadku szczególnie dużego i trudnego problemu może wystąpić do Marszałka Sejmu o powołanie Komisji Śledczej. Panie i panowie posłowie, zachęcam do poparcia naszego wniosku. Na ręce pani marszałek został złożony projekt uchwały zmieniający regulamin Sejmu Rzeczypospolitej w zakresie spraw służb specjalnych z dopiskiem. Zapraszanie przedstawicieli instytucji państwowych oraz prokuratury w celu złożenia wyjaśnień oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających wobec instytucji państwa i prokuratury w przypadku wniesienia zastrzeżeń. Uzasadnienie tego projektu jest następujące. Potrzeba nowelizacji załącznika do regulaminu w zakresie działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych wynika z faktu niewystarczających możliwości prawnych, którymi dysponuje komisja do uzyskania wyczerpujących informacji w zakresie komisji. Zwiększenie katalogu uprawnień komisji wpłynie na przejrzystość działań organów państwa oraz prokuratury, co wydaje się niezbędne w państwie demokratycznym. Komisja Sejmowa jako organ kontroli sejmowej w zakresie kontroli działalności poszczególnych organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz organów i organizacji musi posiadać uprawnienia do wyjaśniania spraw, które budzą uzasadnione wątpliwości. Komisja powinna posiadać narzędzia do zbadania i wyjaśnienia okoliczności i przyczyn słabości instytucji państwowych oraz prokuratury. Szanowni Państwo, proponujemy
alternatywne rozwiązanie, które w przyszłości nie będzie budziło takich zastrzeżeń i takich emocji. Będzie to komisja, która będzie sprawowała stały nadzór nad organami państwa i prokuratury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie poprzemy komisji do spraw